Myśl o imprezie sylwestrowej spędza ci sen z powiek. Nie wiesz, w co się ubrać, jak uczesać i jaki dobrać makijaż. Nasi styliści spieszą z pomocą. Dobiorą odpowiedni strój, wystrzałową fryzurę i imprezowy makijaż. Wszystko według najnowszych trendów. Do sylwestrowego pogotowia zgłosiła się Dominika, która pod okiem naszych stylistów przejdzie kompletną przemianę. Spodziewam się takiego wow, chciałabym wyglądać bardzo kobieco, a zarazem tak delikatnie, więc myślę, że będzie w porządku. Dominice najbardziej zależało na dobraniu odpowiedniej fryzury, która praktycznie od kilku lat jest taka sama. Kolejnym wyzwaniem był wybór stroju. Dominika jest bardzo drobna i szczupła, ale nasi styliści znaleźli dla niej wystrzałową kreację. A więc zaczynamy. Po kreację dla Dominiki wybraliśmy się do salonu odzieżowego Madonna. Po kilku przymiarkach ostatecznie nasza modelka zdecydowała się na czarne body i srebrną mini w bardzo modnym teraz fasonie. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na sukienkę, spódnicę, spodnie czy kostium, warto wiedzieć, że w tym sezonie króluje czerń. Modne są też róże i szafiry. Dodatki błyszczące. Stawiamy na srebro i złoto. Z gotową kreacją udajemy się do pracowni fryzur Mateusz Dziwisz, gdzie trójka naszych stylistów dobierze fryzurę, makijaż i dodatki, które zrobią z naszej modelki prawdziwą gwiazdę. Styliści zaczęli od włosów. Karnawał 2014 to karnawał swobody, jeżeli chodzi o włosy. Królują przede wszystkim fryzury pstrokate, nad wyraz żartobliwe. Można stylizować włosy niezależnie od tego, czy są one długie, czy krótkie, w fajne fale z lat 60. czy 70. Przede wszystkim włos ma wyglądać zdrowo. Po nakręceniu ich na wałki przyszedł czas na paznokcie. W tym sezonie modne są takie kolory jak czerwień, czerń, srebro, złoto. Propozycja dla Dominiki to manikir hybrydowy w modnej, brokatowej czerni. Takie paznokcie przetrwają nie tylko Sylwestra, ale utrzymają się nawet 2 tygodnie później. Po paznokciach kolejna makijaż. Najpierw baza nawilżająca i podkład, który rozświetlił cerę. Nasza wizażystka za pomocą brązującego pudru wymodelowała twarz Dominiki. Z sylwestrowym makijażem można zaszaleć. Stylistka zdecydowała się więc na modne podkreślenie oczu, tak zwane smokey eyes. Do tego trochę brokatu, jasna szminka i makijaż gotowy. Wizażystka korzysta z ekskluzywnych kosmetyków amerykańskiej firmy Mary Kay. Są bardzo trwałe. Tak wykonany makijaż na pewno utrzyma się przez całą noc. Sylwester to jest przede wszystkim podkreślone oko. Jeżeli mamy czarną sukieneczkę, to wtedy podkreślamy bardzo konkretnymi kolorami, na przykład turkusy, fiolety, kolory indygo, niebieskie, przede wszystkim granaty. Dodać możemy oczywiście brokatów. Czyli w każdym tym odcieniu brokat. Jeśli chcecie wypróbować kosmetyki Mary Kay na własnej skórze, odwiedźcie pracownię fryzur Mateusz Dziwisz. Jeszcze tylko włosy, w tym roku modne są szalone, błyszczące fryzury i gotowe. Mince wykonaliśmy stylizacją rodem z lat 60. i 70. Są to fajne skręty i loki, zdrowo wyglądające włosy, zmuśnięte delikatną mgiełką nabłyszczającą. Taki skręt nada się na każdą karnawałową zabawę, pasuje do większości strojów karnawałowych. Gorąco polecam. Zawsze można przeżyć świetną przygodę i odkryć swoje nowe oblicze.